Czym dla ciebie jest karate? Życiem. Karate jest przede wszystkim sportem i takim jakby zaangażowaniem. Pasją wszystkim. Pasją. Czymś ważnym. Pasją, którą codziennie rozwijamy. Pasją, tak jak oni powiedzieli, i tym, co lubię. Ja czuję się doładowany energią. Trenuję od zawsze, nie wiem. No, kocham to, co robię. Karate kocham bardzo samym sercem. Wygrałaś? Tak, wygrałam moją konkurencję, miałam jedną walkę, ją wygrałam. Dwa razy kopnęłam w głowę i jestem zadowolona z siebie. Dla mnie karate jest moim ulubionym sportem. Uczymy się tutaj bardzo dużo, fajni trenerzy są. Sam strój, założenie stroju już dodatkowo energię wyzwala taką. Dla mnie karate jest sztuki walki, że możemy chociaż coś zrobić, że trenować, a na przyszłość będziemy mogli to robić. Dlatego, żeby się bardzo rozciągnąć i żebym się wymęczyć, bo rodzice ciągle powtarzają, że mam za dużo energii. No, pasją dla mnie jest. No, bardzo lubię to robić, takie hobby. No, no. To taka część mojego życia bardzo ważna. Pasją, postawiam sobie kroki różne, żeby zdobyć to. Hobby. No, życiem, pasją. Pasją. Hobby. Dla mnie to jest przyjemność. No bo lubimy, żeby umieć się jakoś obronić, jak ktoś próbuje zaatakować. Co to jest karate? Nie wiem. Ja też nie wiem.